bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Panie burmistrzu, jakiś czas temu, myślę, że około pół roku, dopytywałem się pana o śmieci, o pomysł rozwiązania tego problemu. Czy ma pan jakieś pomysły, żeby w przyszłości uniknąć drastycznych podwyżek za śmieci? Odpowiedział mi pan wówczas, że jeżeli będzie pan miał pomysł, tak to przeleje go pan papier i przedstawi w projekcie uchwały. Dzisiaj mamy taki projekt uchwały. Pomysł za śmieci w przeliczeniu na osobę, przedstawiony przez pana burmistrza. Uważam, że to jest jeden z dobrych pomysłów, choć nie eliminuje osób, które nadużywają społecznego zaufania. Po prostu tutaj mam na myśli osoby, które wynajmują mieszkania. Bardzo często jest zgłaszana, że w danym lokalu mieszkalnym mieszka jedna osoba, a w tym mieszkaniu mieszkanie jest wynajmowane 3, 4 czy 5 osobowej rodzinie, bo być może czas na jakąś ważną, odważną decyzję, aby być może skorzystać z takiego rozwiązania, z którego zaczynają korzystać również inne samorządy, żeby odbierać te śmieci w własnym zakresie. Na przykład przez ZGiK, czy wiem, że tutaj też z panem prezesem rozmawialiśmy na komisji, że to przy tych środkach, które w tej chwili są, tak to jest niemożliwe, ale być może bardziej taniej dla miasta, dla mieszkańców byłoby zatrudnić nowe osoby, zakupić śmieciarkę w formie leasingu, też to by pozwoliło na amortyzację kosztów, ograniczyło jednorazowo duży koszt, a nie bylibyśmy postawieni przed firmą odbierającą odpady przed ścianą. Z takich już inne samorządy korzystają, tak jak mówiłem, na przykład Kałuszyn. Z przepisu artykułu 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady. Zwolnienie, o których mowa wyżej, dotyczy właścicieli nieruchomości, a nie każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Jeśli chodzi o uchwałę samą, to tam nie piszemy nic, prawda, o to, kogo zwalniamy, tylko właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą. Natomiast w uzasadnieniu pan burmistrz wyliczył koszty i dochody, tak, z tytułu, no bo to jest jakby obowiązek miasta. No i tutaj jest taka sytuacja, że na stronie drugiej cytuję, szacunkowo zakłada się, iż ze zwolnienia tego skorzysta co najmniej 3000 właścicieli nieruchomości, o których mowa wyżej, w konsekwencji zwolnieniem w wysokości 10% z przedmiotowej opłaty objętych zostanie około 9000 osób. Czyli przyjęliśmy, że w jednym takim gospodarstwie jest około 3 osób w gospodarstwie, prawda? W związku z tym zwalniamy 9000. Jest to sprzeczne jakby z tym, co z zapisami ustawy. Jakbyśmy to przeliczyli, ja nie miałem czasu, bo to dopiero dzisiaj w zasadzie dostrzegłem. W związku z tym byłaby tutaj około 700 tysięcy różnicy. Jeżeli właściciel ma kompostownik i kompostuje, ale nie wszystkie rzeczy, na przykład nie całą trawę skoszoną, nie wszystkie liście, nie wszystkie gałęzie, bo po prostu mu się to w tym kompostowniku nie mieści. Czy on ma wtedy prawo wystawiać te brązowe worki z tą pozostałością, która mu się nie zmieściła na kompost? Czy takiego prawa nie ma, jeżeli będzie miał to zwolnienie? Ja nie przesądzam, że metoda, którą państwu zaproponowałem dzisiaj, że ona ma obowiązywać już na zawsze. No, między innymi z tego też powodu w ostatnim MIM-ie zamieściłem ankietę dla mieszkańców i poprosiłem o jej wypełnienie, podając te przykładowe wyliczenia, i poprosiłem o wypełnienie po to, że chciałbym też mieć informację zwrotną od mieszkańców, tak? Nie wykluczam spotkań, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie spotkań dla mieszkańców po to, aby rozmawiać na ten temat, no bo tak naprawdę to będą pieniądze z kieszeni naszych mieszkańców, w związku z tym dobrze, żeby oni sami się wypowiedzieli, jak oni uważają, że byłoby najsprawiedliwiej.
Tak jak tutaj zaznaczył słusznie pan radny Miąsko, nie ma dobrej metody, każda ma swoje wady i zalety. Podstawowa wada wszystkich tych metod to taka, że trzeba płacić. Tak, i że ta sprawiedliwość, ona nie do końca obejmuje wszystkich równo, bo są bardziej i mniej uczciwe osoby. U nas, na szczęście, porównując się z innymi samorządami, a mamy metodę od osoby od samego początku, to ten przewidywany odsetek osób, które nie są objęte systemem, nie jest duży. W innych gminach ta różnica jest o wiele większa. Na pewno wynika to z tego, że prowadzimy bardzo skrupulatne kontrole. To znaczy już w momencie, kiedy mamy, nie wiem, nowe urodzenie, to mieszkańcy mówią, że trochę aż nadgorliwie, bo jeszcze nie zdąży ten noworodek przyjechać ze szpitala, a my już wzywamy do złożenia deklaracji. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę zagospodarowanie odpadów, coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami, i nowe prawo o odpadach mówi wyraźnie, że my musimy rozgraniczyć już w nowym przetargu odbiór i zagospodarowanie. I wagowo musimy wyliczać, ile tych odpadów od nas wyjeżdża. Zagospodarowanie odpadów przez nas samych byłoby możliwe wtedy, gdybyśmy mieli własną instalację przetwarzania odpadów. Czyli byśmy mieli biogazownię na bioodpady, bądź spalarnie wysokoenergetycznej frakcji, bądź sortownie z wykorzystaniem wszystkiego tego, co zostanie posortowane i jest możliwe do sprzedaży czy do innego wykorzystywania. Na terenie naszego miasta my nie mamy żadnej instalacji przetwarzania odpadów. W najbliższej okolicy nie znajduje się żadna taka instalacja. W związku z tym nie widzę możliwości fizycznej, żadnej, abyśmy my nagle mogli sami zająć się tym systemem i mogłoby to wpłynąć znacząco na koszty. Nie wpłynie to na koszty. Kosztem 90% jest zagospodarowanie odpadów i to on determinuje wysokość naszych stawki. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te nieruchomości, rzeczywiście może ja dziękuję bardzo panu radnemu tutaj za tą uwagę do uzasadnienia. Ja myślę, że w większości nieruchomości w naszym mieście są jednak we współwłasności, w związku z tym tutaj niefortunnie się pojawiło w uzasadnieniu pojęcie właścicieli, 3000 właścicieli nieruchomości, wystarczyłoby wykreślić słowo właścicieli i mielibyśmy 3000 nieruchomości, tak, to jest około 9000 mieszkańców, a chodzi przecież o właścicieli tych nieruchomości, które głównie są we współwłasności. Jeżeli państwo radni się na to zgodzą, ja to słowo właścicieli wykreślę z tego uzasadnienia i chciałbym, abyśmy w takiej formie właśnie przegłosowali dzisiaj tą uchwałę, czyli żeby w uzasadnieniu wykreślić słowo właścicieli przy nieruchomości. Panie radny, myślę, że to chyba będzie właściwy kierunek. Zostawiamy nieruchomości, tak? Tak. No, 3000 nieruchomości. 3000 nieruchomości. No, jeżeli nawet uwzględnili tą współwłasność, no to też to chyba nie będzie trzy razy tyle. O, bardzo często mamy współwłasność, gdzie mamy 4, 5, 6, tak? Tej współwłasności jest naprawdę bardzo wiele. Od razu cicho. No jeśli tak, to w sumie to jest jakieś wyjście. Tak, ja myślę, tym bardziej, że mówiąc o uzasadnieniu, mówimy tutaj i tak o potencjalnym wyliczeniu, bo my, gdybyśmy opierali się na danych, które już mamy, wtedy trzeba byłoby je wskazać w sposób bardzo konkretny. Uczymy się tego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od roku 2013. Uczymy dzieci w przedszkolach, w szkołach, segregacji śmieci. Uczymy się cały czas sami, żeby ten system był bardziej wydajny. I dlatego cieszy wprowadzenie tego rozwiązania zniżki dla osób, które decydują się na kompostowanie odpadów, bioodpadów na swoich przydomowych kompostownikach. Jest to bardzo dobre proekologiczne działanie. Natomiast, panie burmistrzu, przy okazji tej dyskusji zwracam się do pana, aby miasto Mińsk Mazowiecki na przykład przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadziło kompostowanie odpadów zielonych w tym przypadku. Odpady zielone, w szczególności skoszona trawa i świeże części roślin, zawierają około 90-95% wody. Z powierzchni trawnika o powierzchni 1000 m2 1 cm skoszonej trawy waży 50 kg.
Jeżeli skracamy przy jednorazowym koszeniu trawę o 4 cm, daje nam to 200 kg. Jeżeli robimy to 4-5 razy w roku, mamy już tonę odpadów, z czego 900 kg to jest woda, 100 kg to jest sucha masa. W samym procesie kompostowania materia organiczna jest przerabiana przez mikroorganizmy i wielokrotnie zmniejsza swoją masę, głównie przez zniszczenie tkanek i utratę wody. Natomiast samo kompostowanie jest procesem bardzo prostym, a powstały kompost miasto może wykorzystać na swoich terenach zielonych. Odpady zielone przez swoją wysoką zawartość wody są jedną z najcięższych frakcji odpadów komunalnych i przez kompostowanie odpadów zielonych możemy zaoszczędzić na wywozie setek ton rocznie odpadów i sprawić, że system gospodarowania będzie mniej kosztowny. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, takie techniczne pytanie odnośnie tej uchwały, bo wiemy, że powiedział Pan, że jutro jest spotkanie z tą firmą, która odbiera od nas śmieci. I czy ta dzisiejsza uchwała to jest takie wyjście naprzeciw, czyli to jest takie auto opodatkowanie się w sensie takim, że no podnosimy te 5 zł i no tutaj Rada Miasta wyszła z taką inicjatywą, żeby podwyższyć, tak, przed tą rozmową. Czy to o to chodziło? Bo ja się obawiam, że po prostu ta firma powie, aha, podwyższyli 5 zł, to za chwilę mogą podwyższyć 10. Czyli oni powiedzą jutro na spotkaniu, że macie 18, a to a my byśmy chcieli, żebyście, jak tak dobrze wam idzie, to żebyście do 25 zł podwyższyli. Kwota, którą państwu zaproponowałem, ona zawiera maksymalny wzrost dopuszczony prawem. Jednym słowem, jeżeli firma, która ma z nami zawartą umowę, nie zgodzi się na te warunki, na tą kwotę, o której dzisiaj rozmawiamy, to jedyną ich drogą będzie zerwanie umowy, narażenie się na płatności kar umownych, które oczywiście nie są w żaden sposób przesądzone, tylko wynikają z umowy i miasto będzie chciało wtedy je egzekwować. Natomiast nie będzie możliwości, przynajmniej na chwilę obecną, ja nie znam żadnych argumentów ze strony firmy odbierającej odpady, aby ta kwota mogła być jeszcze zwiększona. Ministrami i tak dalej, polskich posłów, czy my jesteśmy twórcą tego samorządu gminy miasta Gdańskiego tej uchwały, bo tutaj w uzasadnieniu mamy, oczywiście mamy tutaj stanowisko, podpunkty, nie wiem, czy one są tutaj wypracowane przez nas jako samorząd. I mamy informację, że miasto jest członkiem Stowarzyszenia Metropolii Warszawskiej. Czy to jest, czy Metropolii Warszawskiej, wszystkich podmiotów wchodzących w skład Metropolii Warszawskiej jest ten sam tekst? Czy to jest działanie jakieś stowarzyszenia, czy miasta Mińsk-Mazowiecki, czy to jest jakaś, to też być może jakieś polityczne odniesienie do tego stanowiska, bo coś mi tutaj wszystko, tak jakby tutaj ten moment, kiedy miasto Mińsk-Mazowiecki jest członkiem Stowarzyszenia Metropolii Warszawskiej, no to my wiemy o tym. Czy tutaj tekst jest w tym uzasadnieniu akurat niezbędnie potrzebny? To stanowisko jest wspólnym stanowiskiem gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Miasto Mińsk-Mazowiecki, jak Państwo wiecie, jest członkiem tego stowarzyszenia. Ja mam zaszczyt reprezentować nasze miasto w zarządzie tego stowarzyszenia. Ponieważ stowarzyszenie zajmuje się sprawami takimi, no, myślę, najważniejszymi, które dotykają samorządy, akurat położone w ramach metropolii warszawskiej, bo proszę mi uwierzyć, że w okolicach Białegostoku jest kompletnie inny problem, jeżeli chodzi o odpady, a na terenie metropolii warszawskiej z uwagi na brak instalacji przetwarzających ten problem jest przeogromny. W związku z tym, widząc wspólne problemy, wypracowaliśmy wspólne stanowisko. Ja Państwu zaproponowałem tekst, w którego wypracowaniu brałem udział. W związku z tym jest to stanowisko miasta Mińsk-Mazowiecki, tożsame ze stanowiskiem innych miast stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa. Jak Państwo wczytaliście się w ten tekst, on jest kompletnie apolityczny, jest pozbawiony jakichkolwiek narracji, które miałyby tutaj obciążać kogoś winą za tą sytuację, wymuszać cokolwiek. Wskazujemy problem, proponujemy rozwiązanie, które dzisiaj
jest takie, ale kiedy byśmy sięgnęli w przyszłość, nie wiem, pół roku czy rok do przodu, to ceny za odpady w Polsce, w tym w naszym mieście, mogą być tak drakońskie, że bez wsparcia z budżetu państwa nie da się po prostu, nie da się tej gospodarki odpadami finansować przez mieszkańców. I tak jak państwo dopłaca do polityki społecznej, do polityki socjalnej, tak w tym przypadku dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami z budżetu państwa po to, abyśmy mogli osiągnąć zakładane poziomy recyklingu, po to, abyśmy mogli prowadzić tą politykę taką, jaką przecież przyjmuje parlament, bo jeżeli chodzi o polityki w Polsce, no to są one opracowywane przez rząd, przyjmowane przez parlament. My akurat tą politykę mamy obowiązek realizować. To prosimy, aby budżet państwa z podatków, na które wszyscy się zrzucamy, wszyscy mieszkańcy, również partycypował w tych kosztach. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.